na imię Ignacy. Mam na imię Ernest. Tak, bardzo jestem z siebie zadowolony. Czuję, że pojechałem na moje 100%. Ja też. Ja wolałbym być bardziej piłkarzem, ale w przyszłości planuję być lekarzem. Ja piłkarzem bardziej. Na pewno bardzo się cieszymy, że te zawody są tak popularne i dzisiaj świadczy o tym liczba osób, które uczestniczy w tych zawodach. Dzisiaj rekordowa frekwencja, ponad 60 osób ściga się, rywalizuje na stoku Siglany w Wiśle, z czego się bardzo cieszymy. Ja pamiętam moje pierwsze zawody, które organizowałem w roku 2012. Wtedy formuła była trochę inna. Organizowaliśmy 3-dniowe wyjazdy. Były to z reguły wyjazdy w okolice Zakopanego, głównie to Mursa Sichle, a jeździliśmy, rywalizowaliśmy na stoku Małe Ciche. Dziś, idąc z czasem, no, cieszymy się bardzo, że mamy elektroniczny pomiar naszych zawodów. Kiedyś robiliśmy to w sposób ręczny. Głównym sędzią zawodów zawsze był pan Ryszard Osłuch, za co bardzo mu dziękuję. Jestem wdzięczny, że również dzisiaj podczas kolejnej edycji tych zawodów jest z nami i również sędziuje i nadzoruje, można powiedzieć, tą ekipę, która dzisiaj zabezpiecza organizację dzisiejszych zawodów. Mogę powiedzieć, że jest to całkiem inna forma, no bo myśmy łapali na stoper. Wiadomo, że różnie to wygląda, bo tu jest forma. No, sprzęt dzieci mają inny, jeśli chodzi nawet o tą sprawę sprawnościową. No, widać te dzieci, które dalej mnie na to jeżdżą, naprawdę jeżdżą, na tak wyjeżdżają, a te, które, jak to się mówi, jeżdżą u siebie. Także to widać tą różnicę, no ale całe szczęście, że jest. Przewodnickie Przedsiębiorstwo Komunalne no, jest sponsorem tych zawodów, bo chcemy właśnie propagować zdrowy tryb życia i tak jak właśnie uzdatniamy wodę, która jest zdatna do picia już po odkręceniu z samego kranu, tak samo chcemy, żeby ten zdrowy duch się też rozwijał właśnie w całym ciele młodego człowieka i nie tylko, więc postanowiliśmy właśnie być tutaj sponsorem i przyłożyć się troszeczkę do tego, żeby te dzieci no coś z tego miały więcej oprócz samej frajdy zdobycia tego podium. Bardzo fajna organizacja, za co oczywiście dziękujemy panu wójtowi i urzędowi gminnemu. No a tak to się stało, że dzieciaki od najmłodszego jeżdżą na nartach, od trzeciego roku życia ich uczę. No i jak tylko jest okazja, żeby wystartowały w zawodach, no to uczestniczymy. Przede wszystkim bardzo się cieszę z tego, że rzeczywiście w tej fantastycznej scenerii, trochę obawialiśmy się o pogodę, ale na strachu się skończyło, bo pięknie świeci słońce tutaj w Wiśle, w Siglanach. Zanotowaliśmy dzisiaj absolutny rekord frekwencji, bo w zawodach uczestniczyło ponad 60 uczniów naszych szkół, ponieważ taka jest formuła tych zawodów od wielu lat, od kilkunastu lat, bo taka jest długa tradycja zawodów narciarskich od Puchatnika gminy Pilchowice. Z naszych czterech szkół ponad 60 zawodników fantastycznie rywalizowali i co bardzo ważne, odbyło się bez kontuzji, z czego bardzo się cieszymy. No, to nie tylko jest moja opinia, ale również tutaj obserwatorów. Widać, że dzieciaki na co dzień uprawiają narciarstwo. Te niektóre czasy, proszę mi wierzyć, są takie, dla mnie są na przykład nieosiągalne, więc to już jest półprofesjonalizm. Wygląda to tak, jakby przyjechała szkółka narciarska, a nie odbywały się tutaj zawody narciarskie o mistrzostwo gminy Pilchowice. Także poziom jest bardzo wysoki. Temperatura zrobiła swoje, więc stok jest troszeczkę wolny, ale doskonale sobie w tych warunkach nasza młodzież poradziła.